inicjatorami tego był zarząd osiedla Niepodległości, natomiast cała akcja była przy dodatnym oddziale szkoły numer 7, przedszkola numer 2, przedszkola numer 1. Wielu mieszkańców spoza osiedla również przyłączyło się do tej akcji, ponieważ te rzeczy, które były w tej petycji zawarte, stwierdzili, że też ten temat ich uruchamia. Takie krótkie przypomnienie, pierwszym tematem była K2, czyli układ komunikacyjny. Zadowoleni przyjmujemy, że donacja sprawy poszła do przodu, natomiast naszą troską i mam nadzieję wszystkich jest to, żeby była odpowiednia ilość środków zapewniona. Drugą troską, drugim punktem był stan bazy edukacyjnej. Muszę się przyznać, że byłem ostatnio na Komisji Oświaty i były po prostu lista potrzeb i okazuje się, że to jest nie tylko problem naszego osiedla, ale w całym mieście jest naprawdę dużo rzeczy do zrobienia w tej kwestii i chcemy też podziękować i zadowolenie odnotować to, że sprawy na naszym osiedlu poszły do przodu. Mówię tutaj o Angliku, o projektowaniu przedszkola. Tutaj taki mała wrzutka. Wiemy już, że jest koncepcja stworzona i że tak powiem, wielu osób zżera ciekawość, żeby zobaczyć, jak wygląda taka koncepcja, więc taki apel do pana burmistrza, może jest szansa, żeby mieszkańcy zobaczyli, jak może się to, jak może wyglądać na najbliższym czasie. No i trzecia kwestia była odpadów. No to nie trzeba tłumaczyć, jak ważny jest ten temat i jak po prostu chodziło generalnie o to, że musimy wypracować nowy sposób radzenia sobie z odpadami, tak żeby działać przeciwko tej tendencji, bo taka jest prawda, że jeżeli będziemy robić cały czas tak samo, to niestety ceny nie będą mniejsze, tylko będą narastały, więc z radością odnotowujemy, że te tematy zaistniały i tutaj na sesji Rady Miasta i w mediach. I mamy nadzieję, że ten rok po prostu będzie rokiem intensywnej pracy nad tymi tematami, żeby 2021 powiedzieć załatwione. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.